Tematem dzisiejszego odcinka Strefy Dobrego Stylu są piękne i lśniące włosy. Dla wielu osób łysienie to problem, który naprawdę odbiera radość życia. Na szczęście, dzięki osiągnięciom medycyny i techniki, można sobie z tym problemem poradzić. Jak? Tego dowiemy się dzisiaj podczas naszej wizyty w Instytucie Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica. Pani Edyto, zabieg, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli Regenera Activa, to jest nowe narzędzie do walki z łysieniem. Na czym on polega i co jest w nim takiego wyjątkowego? Rzeczywiście, jest to pierwsza tak rewolucyjna metoda do walki z łysieniem. Jesteśmy jedynym gabinetem na Pomorzu Środkowym, który oferuje tego typu zabiegi. Sam zabieg jest niezwykle skuteczny. Jeżeli chodzi o jego działanie, polega na tym, że lekarz pobiera 3 wycinki, które wędrują do specjalnej wirówki. Uzyskujemy komórki progenitorowe, komórki macierzyste i tą zawiesinę wstrzykujemy na zasadzie mezoterapii, więc jest to niezwykle skuteczny, ale zarówno szybki zabieg. Co sprawia, że ten zabieg jest lepszą alternatywą do klasycznego przeszczepu włosów? Na pewno to, że jest to dużo mniejsza inwazyjność niż w przypadku tradycyjnego przeszczepu oraz to, że możemy bardzo szybko wrócić do codziennych czynności. Pani Edyto, zabieg, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest dedykowany panom? Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o problem łysienia, dotyczy on zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Musimy pamiętać, że 70% mężczyzn boryka się z łysieniem androgenowym, ale również 40% kobiet, więc jak najbardziej możemy wykonać zabieg i wśród kobiet, i wśród mężczyzn. Czy wiele osób już u Was z tych zabiegów skorzystało? Jest to nowy zabieg, ale cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem. Więcej jest pan czy panów? Akurat w naszym przypadku więcej pań, ale pewnie to też wynika z tego, że więcej kobiet po prostu korzysta z medycyny estetycznej. Kiedy będą te panie mogły się cieszyć pierwszymi efektami zabiegów? Panowie zresztą też. Jeżeli chodzi o efekty, pierwsze efekty pojawiają się już po 40 dniach, więc naprawdę bardzo szybko. O kulisach zabiegu Regenera Activa rozmawiamy z doktorem Markiem Iwaszko. Panie doktorze, dla kogo są te zabiegi? Te zabiegi są dedykowane osobom, które mają problem z wypadaniem włosów, z mniejszą gęstością ich, bądź z łysieniem. Także to jest problem, który dotyczy to łysienie androgenowe, na które mamy wpływ tą metodą, no, dotyczy 90% osób, które jest dotknięte problemem łysienia. To jest zabieg, który ma jakieś przeciwwskazania? Są osoby, które mu się poddać nie mogą? To tak jak we wszystkich zabiegach medycyny estetycznej, pewne choroby, szczególnie takie aktywne, ostre choroby, no to są oczywiście przeciwwskazaniem czasowym do momentu, kiedy nie wyzdrowiejemy. Ciąża, karmienie, cukrzyca, ale niewyrównana. Jak jest wyrównana, to możemy robić zabieg. Choroby autoimmunologiczne są przeciwwskazaniem, chociaż też względnym, dlatego że jeśli mamy parametry badań w granicach zbliżonych do normy, czy poziom autoprzeciwciał jest niski, to możemy śmiało wykonywać ten zabieg. Także osoby, które mają takie tendencje do powstawania bliznowców, to też jest to przeciwwskazanie. To generalnie to są te same przeciwwskazania, które dotyczą mezoterapii igłowej. Jak wygląda zabieg, jego procedura? Cały zabieg polega na tym, że pobieramy wycinki tkanek, najlepiej z okolicy karku, zza ucha, na linii włosów, czyli musimy troszeczkę ogolić to miejsce. Zaznaczamy sobie 3 punkty, które znieczulamy nasienkowo i pobieramy specjalnym takim instrumentem małe wycinki tkanek. Okazuje się, że to ma być, wystarczy najwyżej 3 te wycinki. Te pobrane wycinki są wkładane do urządzenia, które miksuje to i preparuje w ten sposób, żeby
powstała zawiesina z solą fizjologiczną i tą zawiesiną ostrzykujemy miejsca, które są dotknięte przerzedzeniem bądź łysiną. Z tym, że to, o czym Pani wspomniała w kwestii kwalifikacji, to wcześniej oglądamy pod wideoskopem, jak wygląda ta skóra, tak? Czy tam są jeszcze zanikowe mieszki, czy tam jest jakiś meszek, czy są cienkie włosy. Jeśli jest taka sytuacja, że te mieszki są zachowane, ale ich funkcja jest zaburzona i tych włosów makroskopowo nie widać, to mamy wtedy szansę na powodzenie. Natomiast jeśli to już jest sprawa już bardziej zaawansowana i te mieszki uległy całkowitej degeneracji, to już nie możemy oczekiwać pozytywnego wyniku i tych osób już nie kwalifikujemy, czy nie zachęcamy do zabiegu. Czy to jest zabieg bolesny? Nie, stosujemy to znieczulenie nasienkowe, które samo w sobie no jest bolesne, ale to są 3-4 ukłucia i potem już nic nie boli, goi się to samo, bez żadnego szycia, więc to nie jest jakaś wielka trauma, jakiś kłopot z bólem.